wniosek Komisji Polityki Społecznej dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie. Panie Przewodniczący, uchwałę paragraf 1 odniesie się do zgodnie z wnioskiem o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny rok w związku z wpisem udziału mieszkańców obu Tejcna dnia 11 grudnia 2012 roku. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Wyniki głosowania 3 za, 1 się odnieść do rządu sygnał 3 za jedno głosie. Zasadnienie odnieje się pozytywne wnioski z uchwały MNK Policji i trafił na terminie na Trybunału. Dziękuję Panie Przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych, zatem poddam pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Rada podjęła stosowną uchwałę. Kolejny wniosek Komisji Infrastruktury dotyczy planu pracy tejże komisji na 2013 rok. Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie projektu. Treść uchwały, paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Komisji Infrastruktury na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, paragraf 2, przyjęcie podjęcia, w tym głosowania 5 razy, przeciw 0 wstrzymujących, opinia zarządu posłuchy na 3, wydaje się na 8. Zasadniczo komisja stała opracowuje roczny plan pracy zgodnie z paragrafem 27 ust. 2 regulaminu dzielnicy ustnej na obowiązek przedłożyć do Rady Dzielnicy do akceptacji. Załącznik był plan pracy Komisji na rok 2013. Punkt A. Sprawy organizacyjne Komisji Infrastruktury. Numer 1. Termin spotkań Komisji A. Spotkania zwyczajne, podczas których załatwiają się sprawy bieżące interwencyjne. B. Spotkania nadzwyczajne, podczas których załatwiają się sprawy wymagające natychmiastowej interwencji bądź rozwiązań. B. Zakresy działania. Zakres działania poszczególnych członków Komisji odpowiadających za sprawy dotyczące. Animalia potęgła, skorpunki powierzchni. Pan Balon Łukasz, Cykowice, Koszcze, Wodów, Koło Kielicy. Pan poseł Skimierzysław, Podgórki Wieniecki, Siedlina. Pan Lewandowski, Marcin Dębnicy. Pan Moska, Andrzej Ołczak. Pan Siega, Sławomir, Skorpunki, Gminy, Zacisze. Pan Szepczyk, Piotr, Dębniki, Podwaleckie. Pan Roboda, Stanisław, Osiedle Podwaleckie. C. Bieżąca działalność. Spotkania Komisji z przedstawicielami jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację zadań powierzonych z zakresu pracy montowej dróg i chodników oraz budowy i modernizacji ulic gminy wraz z oświetleniem. 2. Organizowanie spotkań przez radnych przyporządkowanych do poszczególnych osiedli w sprawach wymagających wizji lokalnej i spotkań zainteresowanymi stronami. 3. Bieżący kontakt z wykonawcami oraz inspektorami nadzoru w trakcie realizacji zadań powierzonych prywatnych w zakresie wykonawstwa chodników. 4. Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych na etapie realizacji inwestycji. To wszystko. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, zatem wydaje się głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Wniosek do Pana Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego zamiaru do likwidacji gminy nr 22. Panie Przewodnicząca, proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt uchwały propozycja Komisji Edukacji dnia 9 stycznia 2013 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego zamiaru likwidacji gminy nr 22. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o odstąpienie od zamiaru likwidacji gimnazjum nr 22 znajdującego się w Krakowie przy ulicy Skwerowej 3. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Wyniki głosowania 8 za, 0 przeciw, wstrzymujących się. Opinia zarządu pozytywna, 3 za, jednogłośnie. Uzasadnienie. Likwidacja gimnazjum nr 22 jednego z trzech gimnazjów znajdujących się na terenie dzielnicy ósmej Legniki nie przynosi miastu znacznych korzyści i oszczędności. Wręcz przeciwnie, pogorszy sytuację rodziców oraz dzieci i młodzieży w zakresie dostępności do tego typu szkół. Rejon obejmujący Legniki, Pychowice, Kostrze oraz Kielce zostanie pozostawiony bez szkoły, która w tym środowisku spełnia bardzo ważną rolę i dzięki której uczniowie czują się dobrze oraz bezpiecznie.
mogą tutaj bardziej liczyć na właściwą edukację, opiekę i pomoc niż w innych przeładowanych gimnazjach. W szkole realizowane są zajęcia dostosowane do możliwości wszystkich uczniów, a także często stosuje się metody pracy indywidualnej, gdyż około 30% uczniów posiada orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostępie. Uczniowie gimnazjum aktywnie uczestniczą w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych organizowanych przez Radę Dzielnicy, Wydział Edukacji Centrum Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Małopolskie Centrum Edukacji, Domu Kultury, odnoszą cykliczne sukcesy, na przykład zespół teatralny, szkoły zespół teatralny. Otrzymał tytuł laureata Grandi Nauki 8 Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. Szkoła jest organizatorem wspomaganego finansowo przez Radę Dzielnicy Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Księdza Jana Krakowskiego czy Konkursu Języka Angielskiego dla szóstoklasistów, który obejmuje również uczniów spoza dzielnicy 8. Uczniowie uczestniczą w projektach Unii Europejskiej, na przykład e-Akademii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, a w ramach Akademii Samorządności w projekcie Uczeń Obywateli. Szkoła od lat aktywnie bierze udział w życiu sportowym dzielnicy miasta Krakowa, odnosząc znaczące sukcesy w grach zespołowych, siatkówce, piłce nożnej, Unii Hokeju czy sportach zimowych. Nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów i regularnie podnoszą swoje kwalifikacje. Gimnazjum nr 22 jest szkołą bardzo potrzebną środowisku lokalnemu oraz mieszkańcom dzielnicy 8 i jednej z największych dzielnic Krakowa, gdzie następuje, zwłaszcza w ostatnich latach, dynamiczny przyrost ludności, gdzie w czasie ostatniej rekrutacji zabrakło miejsc w przedszkolach samorządowych na około 600 dzieci. W związku z powyższym proponuje się w celu bardziej efektywnego wykorzystania budynku oraz sali lekcyjnej przeznaczenie części szkoły dla potrzeb innego podmiotu, np. społecznej czy prywatnej szkoły, przedszkola, żłobka. Proponowane rozwiązania zawarte w projekcie uchwały o zamiarze likwidacji gimnazjum nr 22 spowodowały wiele nieporozumień oraz niewłaściwych zachowań i reakcji ze strony uczniów gimnazjum 21, co wywołało wiele emocji, krytyki i pojawienie się antagonizmu pomiędzy mieszkańcami naszej dzielnicy. Ja chciałam tutaj, jeśli mogę skorzystać, Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Otwieram dyskusję. Pani Przewodnicząca. Chciałam po prostu uzupełnić pewną rzecz. Mianowicie Państwo macie załączone do tego projektu uchwały, jakby ktoś Państwa jeszcze nie był zapoznany z tematem, to myślę, że wszyscy Państwo chyba wiecie, o co chodzi, bo sprawy są bardzo projektów i zamiarów. Widać już bardzo medialnie ostatnio, a w naszej uchwały przyszło pismo oczywiście z projektem tej uchwały dotyczącego gimnazjum 22, więc dołączone jest to na stołach, można sobie zobaczyć. Jest również część oczywiście dotycząca gimnazjum, diagnozy szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych na podstawie której diagnozy zostały utworzone, między innymi tej diagnozy zostały utworzone projekty uchwał o zamiarze likwidacji szkół, między innymi gimnazjum 22. Chciałam dodać, że w tej sprawie zamiar likwidacji gimnazjum 22 w ciągu ostatnich dni, ponieważ ta sprawa likwidacji szkoły została podana do wiadomości pod koniec roku ubiegłego, czyli grudnia, jak Państwo wiecie, w ślad za tym zostały u nas podjęte pewne działania. Między innymi zostało zorganizowane tutaj na prośbę oczywiście pani dyrektor ze szkoły gimnazjum 21 i Rady Rodziców spotkanie z panią Martą, panią radną miasta, Martą Paterną, która wtedy była na dyżurze. Okazało się, że na ten dyżur przyszło strasznie dużo rodziców, właśnie mówiąc gimnazjum 21. Było ponad 100 osób, dyskusja była bardzo burzliwa, trzeba było się przenieść do Teatru Tęcza. Następnie w niedzielę 6 stycznia, czyli Święto Czechu, i odbyła się demonstracja, prawie żeby tak to można było nazwać, protest rodziców i uczniów gimnazjum nr 21 na osiedlu Podwawelskim. Protest był bardzo organizowany hucznie i o czymś to zaczęło się czuło, że po prostu ta szkoła bardzo protestuje, a w sumie nie miała być zlikwidowana tylko gimnazjum
22. Te protesty też o czymś świadczą. Następnie 11 stycznia odbyło się spotkanie gminy 22 rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły z panią prezydent Małgorzatą, którym to spotkanie między innymi został zaprezentowany ten projekt uchwały, który jako projekt uchwały oczywiście Komisji Edukacji. W międzyczasie na Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa oraz na sesji Rady Miasta Krakowa zostało zaprezentowane stanowisko zarządu Rady Dziennikarskiej odnośnie zamiaru likwidacji tej szkoły. Dziękuję bardzo. Krzysztof Lecek się zgłosił. Kto z Państwa chciałby się jeszcze zgłosić? Pan Maciej Lewandowski, jako trzeci. Ja mam taką poprawkę do niniejszej uchwały, może ją odczytam. Poprawkę do uchwały Rady Dziennicy Ósmej Dyrektywy w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego zamiaru likwidacji gimnazjum 22. W uzasadnieniu wykreśla się następujące zdanie. Proponowane rozwiązanie zawarte w projekcie uchwały o zamiarze likwidacji gimnazjum 22 spowodowało wiele nieporozumień oraz niewłaściwych zachowań z reakcji i reakcji ze strony rodziców i uczniów gimnazjum 21, co wywołało falę emocji i krytyki i pojawienie się antagonizmu pomiędzy mieszkańcami naszej dzielnicy. Dziękuję bardzo. Pan Maciej. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, której nie ma w uchwale na tym miasta Rzeszowa, o której się nie mówi, nie wspomina. Także o tym też nie wspominamy o tym fakcie. W 2011 roku było tutaj spotkanie z przedstawicielami niemieckiego gimnazjum społecznego. I myśmy się spotkali, również pani radna na tym spotkaniu uczestniczyła. Ja pana prezydenta zapytałem wtedy pisemnie, czy on preferuje, że tak powiem, takie rozwiązanie, bo de facto niemieckie gimnazjum społeczne życzyło sobie dwa pomieszczenia, szkoła nie chciała. Otrzymałem odpowiedź, że tak, wtedy od pani wiceprezydent, pani Obradokońskiej, ale poprzedniego wiceprezydenta. I de facto przeznaczyliśmy na, że tak powiem, na szkołę podstawową, a pośrednio na gimnazjum 380 tysięcy. Teraz Tyniecki Gimnazjum Społeczne, Tyniecki Gimnazjum Społeczne pobiera naukę 50 uczniów. To oznacza, a to jest rejon gimnazjum 22, że od 50 uczniów gimnazjum 22 nie ma. Być może dla mnie to jest taka przestroga, że trzeba się zastanawiać faktycznie, co inwestujemy, żeby to nie były pieniądze stracone, bo to niestety powoduje fakt, że te 380 tysięcy mogliśmy nie dawać na, tak powiem, poddasze i adaptację dróg pomieszczeń. Na gimnazjum 22 byłoby o 50 uczniów więcej, być może nie byłoby takiego problemu czy takiej uchwały. No tyle, dziękuję wszystkim. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze do Pana Pan Tomasz Pytkowski. Ja chciałbym tutaj stwierdzić, że generalnie jestem jak najbardziej za zmniejszaniem siatki szkół. Natomiast spodziewałem się, że będą skupowane takie szkoły, które skutki ekonomiczne takiej zmiany będą znacząco dużo większe niż tylko to, co tutaj mamy w uzasadnieniu uchwały projektu prezydenta. 120 tysięcy złotych, no de facto dwa budynki mają być utrzymane. Likwidacja będzie polegała na dwóch etapach. To może zamiast po prostu duży społecznej, lepiej było zredukować te dwa etapy. Taki jest mój wniosek. No ja mam pytanie do pani przewodniczącej. Co pani o tej konkretnej uchwale sądzi i jakie będą podjęte kroki przez Radę Miasta w tym obszarze? Pytanie otwierające. Mogę? Tak, proszę bardzo. Mogę siedzieć.
Jakie będą kroki podjęte przez Radę Miasta Krakowa, to pewnie dziennik by się nie odważył odpowiedzieć na to pytanie. Bo zarówno cała Rada Miasta Krakowa na pewno nie będzie identycznie myślała, a jeżeli chodzi o nasz klub, który jest klubem większościowym w Radzie Miasta Krakowa, też jeszcze nie wypracował stanowiska. A pan przewodniczący, jak państwo czytaliście w gazecie, mówił nawet, że nie będzie dyscypliny klubowej. W związku z tym, jakie będą losy każdej z tych uchwał, nie wiadomo. A zatem to, no tu mamy już zdefiniowany sposób, co będzie się działo z tymi uchwałami. Został wydłużony termin poprawy dosyć długo, bo 30 stycznia w środę mamy głosować na sesji projekty tych uchwał, będzie drugie czytanie, a poprawki mogą spływać aż do 29 stycznia. Do 28 stycznia to poprawka pana prezydenta. Czyli no, ten czas, te 3 tygodnie, które mamy od pierwszego czytania do drugiego czytania, no radni, no tak się spodziewamy, korzystają na zaznajamianie się ze sytuacjami w każdej szkole. Co się tyczy tej szkoły, no to powiem tak. W tej chwili zostało 11 placówek, co do których proponuje pan prezydent likwidację w jakiejkolwiek formie. Albo przez wygaszenie, albo natychmiastową likwidację. No tutaj też mimo jakiejś takiej konstrukcji połączenia dwóch szkół w jedną i w dwóch budynkach i tak dalej, no to rozpoczynać pewnie należy, bo podejrzewam, że to jest zgodne z prawem, od projektu uchwały o zamiarze likwidacji danej szkoły. Ja chciałam, znaczy to, że powinniśmy zrestrukturyzować sieć szkolną w Krakowie, nie jest tajemnicą i nie jest bez poparcia społecznego. Sieć szkolną, którą mamy, jest dostosowana do ilości 138 tysięcy dzieci, a w tej chwili chodzi 98. 30 tysięcy dzieci mamy za mało. 30 tysięcy wynika nie tylko z ruchu demograficznego, ale głównie z tego, że dzieci kontynuują naukę, bądź rozpoczynają w przypadku szkół podstawowych w szkołach społecznych, nie w szkołach samorządowych. Oczywiście, gdybyśmy byli Dubajem i pewnie by nas było stać, to nie przeszkadzałoby nam to. Na przykładzie tutaj gimnazjum numer 22, kiedy mamy 153 uczniów, tutaj wynika z uchwały, a 19 pomieszczeń do nauki, no to nic nie zrobić, tylko te 151 podzielić na klasy 8-10-osobowe i wtedy każda grupka uczy się w swojej klasie i szkołę mamy zapewnioną, zmianowość mamy jedną, no bo dzieci się uczą. Ale póki co warunki w Krakowie mamy takie, że subwencja, którą otrzymujemy z Ministerstwa Oświaty na prowadzenie szkół nie wystarcza prawie w żadnej szkole oprócz szkół specjalnych. Szkoły specjalne mają na tyle wysoką subwencję, że one utrzymują się za subwencję. Do pozostałych szkół dokładamy do ich utrzymywania i do funkcjonowania. I tak powinno być. Moim zdaniem nie da się zrobić, no ustalić takich warunków nauki w gminie, aby prowadzić tylko za subwencję oświatową. Póki co, przy istniejących warunkach prawnych. Teraz tak, to, że trzeba coś zrobić, to wiadomo. To, że pani prezydent akurat wybrała te szkoły, no to jest jej wybór. To ona wskazała te szkoły i my albo się zgodzimy z tym, co ona proponuje, albo się nie zgodzimy. Ja chciałam tylko państwa prosić o jedną rzecz. Jest 11 placówek, które są w podobnej sytuacji jak gimnazjum 22, które jest na terenie naszej dzielnicy. To, że państwo bronicie tej szkoły, to jest jakby automat. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Rada Dzielnicy podjęła inną uchwałę niż przeciwko zamiarowi pana prezydenta, no bo jesteście tak blisko związani z tą społecznością, że to, no to jest wymagalne od nas. Ale ja chciałabym i miałabym takie, no słowo marzenie jest brzydkie, o dostarczenie takich argumentów, jakich nie dostarczą inne szkoły.
Bo to, że szkoła jest potrzebna, że rodzice zawiedzieni, że dobrze się dzieci uczą i tak dalej, to każda z tych 11 szkół powie. I to miałby być powód, aby nie uchwalić żadnej z tych uchwał. No to tak być, no też nie powinno, prawda? Chcielibyśmy chociaż rozpocząć jakiekolwiek zmiany. I niezależnie od tego, oczywiście, że argument 120 tysięcy nie jest żaden, ale my zmiany chcemy zrobić nie tylko dlatego, żeby zaoszczędzić 120 tysięcy tutaj akurat na tej szkole, tylko żeby zrestrukturyzować się, żeby ona odpowiadała bardziej do potrzeb naszych dzieci w tym sensie. A te pieniądze, no to jakby są pochodną, ale nie są jedynym czynnikiem, o którym myślimy mówiąc o restrukturyzacji sieci szkolnej. No i teraz pytanie, jakie argumenty trafią do większości radnych? Bo wyłącznie argument taki, że Rada Dzielnicy nie chce, jest niewystarczający, bo przypomnę Państwu, że w czerwcu, kiedy dokonywaliśmy zmian, przenosin, łączeń, to prawie żadna dzielnica nie była za takimi zmianami, a zmiany zostały przegłosowane. Czyli Państwo, no mówiąc brutalnie, jesteście pomocniczą instytucją dla Rady Miasta, a nie obligatoryjnie wydajecie dla nas opinie. Możemy ich słuchać, słuchamy bardzo chętnie, ale nie musimy je realizować, prawda? Więc teraz dobrze byłoby, aby uruchomić taką burzę mózgu, żeby, no tak jak mówię, no dostarczyć nam, tym, którzy chcą bronić tych szkół, argumentu do obrony. Bo to, że dzieciom dobrze, bo to ja już wiem, że dzieciom dobrze, że mają zajęcia pozalekcyjne, wiem, że no bo to jest tak, no nie ma, bo tutaj Pan powiedział, że jakby nie gimnazjum w Tymcu, to wtedy te 50 dzieci by tu poszło. Może by poszło, ale niekoniecznie, bo nie musiało. Bo nie ma obwodów, nie ma obwodów. Obwody są tylko po to, aby Pani Dyrektor administracyjnie pilnowała, czy dziecko chodzi do gimnazjum bez obowiązek szkolny. Ale nie musi to dziecko chodzić do jej gimnazjum. Ona musi tylko wiedzieć, gdzie to dziecko chodzi. Oczywiście, pewnie jakaś grupa z nich by przyszła do tego. Czy wszyscy? To nie. No, jest to duży budynek. No, trzeba coś wymyśleć. Ja już słyszałam tutaj różne pomysły. No, myślę, że to pewnie jeszcze nie koniec nad tym, co Państwo będziecie proponować w przypadku gimnazjum. Mnie osobiście, znając no, Państwa problemy od 2 lat, bo od 2 lat jestem radną z tej dzielnicy, to wiem, że w stosunku do mojej działki, którą się interesuję, no to bez przerwy pojawiał się problem małej liczby miejsc przedszkola, prawda? Więc to jest jakby, no pewnie i to, bo to tak, to nie powinny być pomysły, które nagle trafiają, tylko pomysły, które są jakąś konsekwencją Waszego działania, prawda? Zawsze mówiliście, że chcecie przedszkola, zawsze mówiliście, że przedszkoli macie za mało. W związku z tym pomysł, żeby tu otworzyć przedszkole, spotka się z aprobatą społeczną. Pytanie tylko, czy otworzyć przedszkole w całym budynku i mówiąc brutalnie, zabrać stamtąd to gimnazjum i dojdziecie do wniosku, że przedszkole jest dla Was na tyle ważne, że trudno, gimnazjum trzeba stamtąd zabrać, czyli wygasić i tam przenieść gdzieś czy coś. Czy będziecie no, wyznawać ten pogląd i ten pomysł, żeby mimo wszystko gimnazjum tam zostało, a do tego dołożyć jeszcze inne instytucje? No bo ja już słyszałam o tym pomyśle, że przedszkole, może że żłobek, no i tak dalej. No, więc ja tu już z paniami się umawiałam, bo ja chcę fizycznie jeszcze zobaczyć tą szkołę, jak ona w środku wygląda, żeby sobie też wyrobić zdanie na temat tego, no, co mnie osobiście byłoby bliższe. Aczkolwiek rozważając całą sytuację, jaka tutaj zapanowała i sposób jej przeprowadzania, no to jestem no, zgorszona sposobem działania Pani Prezydent. No, co innego mówi do nas, co innego jest w uchwale, co innego pisze do dyrektorów i sposób działania. Być może, że to byłby jeden z najlepszych pomysłów, nawet takie połączenie i taka filia, ale on się powinien urodzić inaczej. On powinien od zupełnie innych osób wyjść, on powinien być skonsultowany wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że na opory z oporami się spotykamy głównie ze względu na to, jak te pomysły zostają przedstawiane.
bo wezwanie dyrektora z jednym rodzicem i z rodzicem zakomunikowanie, że szkoła będzie przewidywana do jakiejkolwiek likwidacji, a taki projekt musi być, to nie są konsultacje społeczne, a my jesteśmy samorządem, my nie jesteśmy korporacją, która odpowiada za działanie szkół, tylko jesteśmy samorządem. Musimy dbać przede wszystkim o dobro tych wszystkich, wszystkich mieszkańców, którzy do nas się zwracają. Także, że są tutaj duże niejasności. No jeżeli się weźmie tą nieszczęsną diagnozę, o której się mówiło, że nie będzie stanowiła podstawy do likwidacji szkół, do wysnuwania wniosków, które te szkoły mają być likwidowane, no to ona ma tam takie wpadki, tylko że jak się o tym rozmawia z panią prezydentą, mówi, a co tam jeden błąd, nie wpływa na nic. No wpływa, bo jeżeli ze szkoły jest brak danych i szkoła w tym momencie za ten brak danych dostaje 4 punkty, to wiemy, jak to jest dużo 4 punkty w diagnozie i automatycznie jest już na którymś tam miejscu. No i my nie mamy czasu na to, mówię my, czyli radni, żeby analizować po kolei każdy wpis i żeby patrzeć się, jak ta diagnoza została zrobiona, bo ona nie miała służyć temu, czemu posłużyła. Drugi kamyczek do ogródka na niekorzyść diagnozy i na to, jakim dokumentem jest nierzetelnym, to fakt, no państwo też czytacie gazety, Perspektywy zrobiły ranking szkół polskich i w tym rankingu do 50. miejsca znalazły się 3 licea krakowskie i te licea wcale w tej diagnozie nie są na samym początku. I to jest drugie liceum 62 miejsce. No nie, ale ja mówię, że w pierwszej 50 się znalazły 3, znalazło się 5, 1 i 2, takie, które w diagnozie mają 4, 5 i 6 miejsce. Czyli według oceny autorów diagnozy są szkoły lepsze od tych 3 szkół, które zostały ocenione na tle całej Polski. No też nie może być takiego dokumentu, który przeczy takiej naszej oczywistości postrzeganiu przez nas. Jakby ktoś się państwa zapytał, które liceum najlepsze? 5. Które gimnazjum najlepsze? 1. A się okazuje, że te szkoły w diagnozie nie są na pierwszym miejscu, czyli coś jest nie tak. Te kryteria, te wagi i tak dalej zostały, tylko póki się mówiło, że to nie będzie dokument, z którego będą wnioski o likwidacji, to myślę, że i pani dyrektor, która tu siedzi, i inni dyrektorzy po prostu, trudno, jestem na 30, powinienem być na 26, a to mi nie przeszkadza, prawda? No więc nie będę tego jakby drążył i prostował, bo nie będę miał krzywdy z tego powodu. Gdybyśmy powiedzieli, i ja tak się zastanawiam nad takim przewrotnym pomysłem, żeby zainspirować radę z mojego klubu, żeby uchwałę kierunkową, że dla 3 pierwszych szkół w diagnozie, podstawówka, gimnazjum i liceum, ewentualnie zawodowe, nagrody nie wiem, po 500 000. To wtedy te szkoły się zabiją. Która ma być na 1., 2. albo 3. miejscu, to jak będą walczyły o 500 000, a co dopiero jak o przetrwanie. Także, że tu się znaleźliśmy w niekomfortowej sytuacji, bo była inna mowa, że inaczej będziemy typować te szkoły, a pani prezydent zrobiła znowu, powiem, nie boję się użyć takich słów, według własnego widzimisię. Najpierw powiedziała ta, a później się zastanawiała, jak dobrać do tego uzasadnienie i co w tym uzasadnieniu uwypuklić, żeby było. Dziękuję bardzo. Zapisałem. Pani dyrektor się zgłosiła, pani Iga Krzysztof, pani Wójta i panu. Zofia Fiszyk, ja pełnię funkcję społecznego wicedyrektora w gimnazjum 22 i bo nie przysługuje stanowisko wicedyrektora. No, bo państwo się dziwią, czemu akurat społeczny. No bo ja normalnie pracuję jako matematyka w gimnazjum, ale bo ze względu na małą liczbę dzieci pani dyrektor i dlatego robię to jako podpisy. I pewnie w wielu szkołach tym bardziej. Tak, proszę bardzo. Chciałabym tutaj parę wyraz przybliżyć. To poniekąd się wiąże z tą diagnozą, no w której rzeczywiście jesteśmy dość nisko. Chciałabym powiedzieć, że to miejsce, przekonać państwa, że to miejsce nie wynika ze złej pracy szkoły, tylko z pewnego zjawiska, które w tej chwili wystąpiło. Pewnej polityki już na początek oświatowej, która jest w Krakowie odpadła. Albo brakiem. Albo brakiem polityki. Albo brakiem. Proszę państwa, to była szkoła bardzo popularna, o bardzo dobrych wynikach w nauce. Nagle zaczęło się coś psuć. Pojawiło się takich parę momentów zwrotu. Jednym momentem zwrotu rzeczywiście było otworzenie tego gimnazjum
Oświęcu, które zabrało nam, jak widać, w tej chwili 50 uczniów, to jest całkiem, całkiem sporo. Ale takim, ja w moim odczuciu najważniejszym momentem było zniesienie limitu otwieranych klas pierwszych w gimnazjach. To spowodowało, że dyrektorzy tych szkół, które znajdują się na pierwszych miejscach rankingowych, zaczęli przyjmować maksymalnie dużo uczniów. No to jest logiczne, że rodzice chcieli oddać dzieci do szkół, które były na pierwszym, na drugim, trzecim miejscu, prawda? No bo chcieli dla swoich dzieci jak najlepiej. Dyrektorzy z kolei zobligowani do tego, żeby zarabiać pieniędzy jak najwięcej, żeby koszt utrzymania był jak najmniejszy, zaczęli przyjmować coraz więcej klas, mało tego, do tych klas pakując bardzo dużo uczniów. Na pewno nie 20, na pewno nie 25, tylko grubo powyżej 30. W związku z czym powstało takie zjawisko, że w tych szkołach pierwszych w rankingu dzieci uczą się do wieczora, klasy są przeładowane, a dyrektorzy mają fantastycznie niskie wyniki kosztów utrzymania jednego ucznia. No bo to jest logiczne. Skoro jednocześnie wysokie wyniki nauki. Ale to nie mają. Oczywiście, absolutnie. I też nie decyduje tego, że mamy wyraźnie niższe. Ale to też ma związek. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli wiadomą rzeczą jest, że ci dyrektorzy tych szkół chcą przyjąć jak najwięcej uczniów, ale oczywiście nie chcą przyjąć uczniów słabych, bo to by bardzo obniżyło ich w rankingach, więc przyjmują uczniów najlepszych. W tym efekcie następuje takie zjawisko, że ci najlepsi uczniowie idą do tych najlepszych szkół, gdzie ci dyrektorzy chętnie ich przyjmują, no a ci pozostali, którzy takich wyników nie mają, zostają w gimnazjum rejonowym. No i siłą rzeczy wyniki takiej szkoły zaczynają powoli lecieć w dół. Te proporcje po prostu pogarszają się z roku na rok. Coraz więcej uczniów z wysokimi średniami i średnimi paskami do tych szkół z pierwszych list. Ja dla przykładu podam, w tym roku gimnazjum numer 1 na Bernardyńskiej, który mi umówi, absolutnie. Znakomitą szkołą, ma świetne wyniki. Wiem, że nasze wyniki są wyraźnie gorsze. Przyjęło 43 uczniów z naszego rejonu, prawda? Dużą część przyjęło gimnazjum w Tyńsku, no i siłą rzeczy tym nam zostają ci uczniowie najsłabsi, przecież oni też gdzieś muszą się uczyć. Ja poruszałam taką sprawę na spotkaniu z panią prezydent właśnie w ostatnich piątek, kiedy u nas była w szkole, podając, że wyniki naszej szkoły są prawie identyczne ze średnimi wynikami całego województwa łódzkiego. Są prawie identyczne ze średnimi wynikami całej dzielnicy Praga Północ w Warszawie. W związku z czym podkreślanie, że te wyniki są tak absolutnie najsłabsze w Krakowie, że jesteśmy taką najgorszą szkołą, uważam, że są pewnym nadużyciem. Poza tym w kontekście tych wyników parokrotnie padło takie stwierdzenie i w mediach, i w wypowiedzi niektórych radnych, że jeżeli są źli nauczyciele, to po prostu należy się ich zwolnić. Znaczy ja też uważam, że jeżeli są źli nauczyciele, to należy ich zwolnić, bo to jest oczywiste, nasze dzieci mają być najlepsze nauczyciele. A teraz, proszę Państwa, chciałabym zwrócić uwagę na chwileczkę jeszcze wrócić do tego protestu gimnazjum nr 21. Oczywiście zrobiono burzę medialną, posłużono się bardzo niekorzystnymi argumentami, obrażając mieszkańców tutaj tego rejonu. Używano takich określeń jak chuligani, liderzy itd. To się bardzo, bardzo poruszyło, ale ja nie tylko o tym chcę mówić. Tak, ja się po prostu zastanawiałam, no i ponieważ to w jakichś rozmowach też to tam wypadło, że to nie są jedyne powody, dla których gimnazjum 21 nie chce połączenia z gimnazjum 22. Gimnazjum 21 jest w rankingu na trzecim miejscu. Posiada bardzo dużo uczniów spoza rejonu. Takich dzieci, które przychodzą z wynikami ze średnimi powyżej 5. To jest siła napędowa, która powoduje, że ta szkoła znakomicie funkcjonuje i osiąga świetne wyniki. Ja tutaj też chcę podkreślić, że bardzo cenię to gimnazjum, bardzo cenię panu dyrektor, uważam, że mają świetne wyniki. Chciałabym, żebyście Państwo nie nabrali przekonania, że w moim wypadku w tej wypowiedzi to jest jakaś tylko zazdrość i chcę komuś coś tu podłożyć nowe. Wręcz przeciwnie. Doceniam te szkoły, uważam, że wszystko znakomicie funkcjonuje. Tylko uważam, że u nas też nauczyciele pracują znakomicie, składają ogromny wysiłek, żeby te dzieci skończyły szkołę w niektórych przypadkach. W niektórych, żeby utrzymały ocenę dostateczną, co jest dla nich ogromnym sukcesem. I żeby się dostały do takich szkół ponadgimnazjalnych, do których chcą. Przepraszam, może jakby posłać diagnozę, tylko bardzo proszę, żeby... I większość uczniów...
do takiej szkoły rzeczywiście się dostaje. Ale faktem jest, że oczywiście nasze wyniki w zestawieniu z jedynką, z dwójką, z 21 są wynikami niskimi. To też nie demonizuje tych wyników po prostu. Chciałabym prosić. Konkluzja. W moim odczuciu, jak się właśnie temu wszystkiemu przyglądam i zastanawiam, to dochodzę do wniosku, że te dzieci też gdzieś muszą chodzić. Chodziły, gdyby ta polityka w ogóle jakaś była, tutaj wykorzystam tą odpowiedź, to do takiej sytuacji w ogóle nie doszło. A proszę Państwa, ja tutaj przeczytam fragment strategii rozwoju edukacji w Krakowie w latach 2011-2018, ponieważ tutaj takie ciekawe zdanie znalazłam. Mianowicie... Nie ma strategii, to Pani znalazła w projekcie. W projekcie. Ja czytam, tak nazwałam. Strategia, ale to jest projekt, oczywiście. Dodatkowo na organizację sieci edukacyjnej w Krakowie będzie miał wpływ rozkład statystyczny liczby mieszkańców, w tym szczególnie urodzeń w poszczególnych dzielnicach. No i tam kawałeczek dalej jest napisane. Analiza zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Krakowa wskazuje na pewne zależności wynikające ze zmiany atrakcyjności inwestycyjnej bądź też możliwości inwestycyjnej poszczególnych dzielnic Krakowa. I tak zgodnie z analizami podanymi w audycie startowym, największe przyrosty ludności w ostatnich kilku latach dotyczą takich dzielnic jak, i tutaj w pierwszym momencie zmieniona dzielnica 8 we wyniki. Czyli proszę Państwa, chodzi mi o taką sprawę, żebyśmy szybko nie zamykali czegoś, bo wydaje nam się, że koniecznie trzeba zrobić oszczędności, a potem staniemy przed faktem, że już za parę lat będzie brakowało miejsc. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby wszystkich naszych uczniów rozparcelować w tych dwóch gimnazjach, które mają zostać, w 21 i 23, to oni by się nie zmieścili. Ktoś, komu chodzi tylko o zaoszczędzenie pieniędzy, powie, no ale co to za problem? Gdyby zbilansujemy wszystkie gimnazja w Krakowie, to tam są dla nich miejsca. No to w związku z czym co? No znowu ci najlepsi, bo u nas też jeszcze ci najlepsi są, bo przecież mamy poza rejonów też uczniów z paskami. Właśnie się dzisiaj dowiedziałam, że przeszedł do następnego etapu w konkursie historycznym do wojewódzkiego, więc się bardzo cieszymy. To też jest kolejny sukces. No to na pewno jego rodzice wezmą go znowu, pchają do jedynki. Tam znajdzie się jeszcze 37 miejsce w klasie. No i gdzieś tam się ich wszystkich poupycha. To czy o to właśnie chodzi, żeby w mieście Krakowie uczniowie byli upychani, czy też chodzi o to, żeby się uczyli w normalnych warunkach, w normalnych szkołach?